Dopóki w tle nie jeżdżą tiry, dopóki mogę cokolwiek powiedzieć jeszcze na zakończenie roku 2020, to nagramy sobie małe co nieco i oczywiście będziemy testować, czy wszystko słychać. W tle też będzie jakiś szelest, na przykład cukiereczki. Lubicie cukiereczki? Ja bardzo. Kwestia roku 2020. Nie wszyscy są zadowoleni, jakieś 99% ten rok będzie wspominała bardzo, bardzo źle. Kwestia podejścia do rzeczywistości w tym przypadku jest mniej więcej taka sama. Zaskoczenie ogromne. Niestety większość branży zamknięta i tutaj kryzys, który nadchodzi, będzie bardzo duży, ale nie o tym chciałbym rozmawiać. Każdy jest na tyle świadomy, ekonomicznie dojrzały, że chyba rozumie, że osoby, które prowadziły biznesy, mają teraz, czy prowadzą biznesy, mają teraz bardzo duży problem. Zerkam w internety i cóż zauważyłem? Polscy skoczkowie nie będą uczestniczyć w turnieju czterech skoczni. Nie jest to być może sprawiedliwe, ponieważ też przeczytałem artykuł, że Niemcy mają koronawirusa, będą startować. Jednak wspomnienia nasze odnośnie właśnie turnieju są bardzo pozytywne, bo i Małysz, i Stoch wygrywali. Jednak w tym roku nie pojedziemy. Czy jest to temat, który został wywołany po to, żeby przykryć inny temat? Być może. Jednak w tym przypadku uważam, że jest to temat bardzo aktualny i troszeczkę boli. Ja jakoś tak jestem zniesmaczony tym i uważam, że panowie powinni się wykazać, tym bardziej, że forma jest wzwyżkująca i jakoś tak miałem nadzieję, że jakieś efekty będą. No, okazuje się, że koronawirus niby tutaj zaszkodzi, niby nie będziemy skakać, niby zostaliśmy odsunięci i tyle. Nie wiem, czy na zewnątrz słychać wiatr, czy samochody tak sobie brykają. Zobaczymy za jakieś kilka minut. Jednak hałas pojawia się. Nie wiem, czy słyszycie to w tle. No właśnie, rok 2020 zaczęło się od marca. U nas w Polsce od marca dotarło informacja, że faktycznie mamy osoby zakażone, czyli z wynikiem, powiedzmy sobie, dodatnim odnośnie koronawirusa, bo tak trzeba o tym mówić, i rozwija się to bardzo intensywnie. Medialnie, powiem szczerze, jestem troszeczkę zmęczony tym tematem. To jest oczywistość, że każdy z nas musi zachorować. Znaczy, zakazić się, tak? Każdy musi tego koronawirusa uzyskać do organizmu. Musi się jakoś dostać, musi przechorować. Tudzież nie, bo też taka rzeczywistość być może. I dopiero wtedy wszyscy stadnie będziemy zdrowi. Czy zaszczepieni, czy nie zaszczepieni, każdy będzie musiał się zakazić, no, prędzej czy później. Tak to wygląda. Jednak stworzono wokół tego bardzo wiele tematów, jeśli chodzi o kwestie obostrzeń, i ja jestem w szoku. Nie jeśli chodzi o gospodarkę, bo tutaj państwo naprawdę zawaliło i uważam, że schłodzili bardzo gospodarkę, wyhamowali, gdyby to było schłodzenie, to co innego, to jest wyhamowanie, tak jakbyśmy jechali 100 na godzinę i nagle wyhamowali do 5 na godzinę z wielkim poślizgiem, z jedną wielką niewiadomą, co to będzie za rok, za 2 lata, za 3 lata. Stworzy to okazję do przejmowania bardzo dużych, poważnych, rodzinnych firm i niepokoi mnie to troszeczkę, ponieważ będzie miało to wpływ na gospodarkę i na własność, jeśli chodzi o właśnie własność prywatną. Tak zastanawiam się. Wedle tego, co staram się przeglądać, czytać, czy Trader21, czy różne inne osoby, które o tym piszą,
Jest to dość dziwne, zastanawiające i z drugiej strony jedynie technologia internetowa, technologia, która opiera się na big data, na różnych bazach, będzie miała tutaj bardzo dużo do powiedzenia i okazja, która się stwarza w momencie, kiedy jesteśmy pozamykani, tutaj staramy się bardzo dużo korzystać właśnie z internetu, to wszystkie te centrale, które zajmują się sztuczną inteligencją i tym głębokim uczeniem, mają okazję do tego, żeby testować wszystkie te programy. Zresztą sam, pracując w pewnej spółce giełdowej, wiem, na czym to polega. Doskonale orientuję się, jak można wykorzystać te wszystkie dane, tym bardziej teraz, kiedy większość z Was siedzi w domu, przegląda internet i właśnie zostawia bardzo dużo danych, zostawia bardzo dużo informacji, opcji, tendencji, które są potrzebne do tego, żeby uczyć się, żeby ta sztuczna inteligencja właśnie w tym głębokim uczeniu miała te wszystkie dane. Wasz głos, jeśli chodzi o kwestie kamer wideo, wasze oczywiście rysy, wasze ruchy i to, w jaki sposób poruszacie się po internecie. Nikt o tym nie mówi, że nie zwracamy na to uwagi, z kim została podpisana umowa, jaka firma, kiedy, co podpisała. W maju już było podpisane na drugą tutaj część lockdownu umowa, że będą potrzebne tutaj wszelakie oprogramowanie dla szkół. Czyli już w maju było wiadomo, że na jesień będzie drugi raz to wszystko zdalnie nauczane. I kwestia też, że otworzył Google i Microsoft swoje placówki. Jakiś rok, dwa lata temu stwierdzili, że bazodanowe centrale tutaj powstaną. Już wtedy było to zastanawiające, dlaczego tak nagle. Oczywiście mamy w Polsce, jeśli chodzi o kwestie Europy, chyba najlepszych informatyków. A też odwołanie pani minister cyfryzacji, pani Anny, było dość dziwne, ponieważ ona chciała otwierać tutaj właśnie centra państwowe Big Data i też chciała uderzyć w sztuczną inteligencję. Chciała iść wzorem Estonii. Nagle zniknęła. Ostatnio dowiedzieliśmy się też o tym, że podpisujemy umowę z Izraelem odnośnie właśnie ochrony cyberbezpieczeństwa, co jest bardzo dziwne, ponieważ powinniśmy wykorzystać technologię, oprogramowanie, soft i sami sobie z tym byśmy doskonale poradzili, ale w momencie, kiedy podpisujemy umowę, to dajemy wszelakiego rodzaju sieci i też dane na zewnątrz, państwu zewnętrznemu, które będzie teraz sobie nadzorowało całe te sieci, zagrożone sieci energetyczne, sieci dużych spółek miejskich, które mają oprogramowanie, które trzeba będzie zabezpieczyć, bo podejrzewam, że w większości nie jest to zabezpieczone. Jeśli ktoś dostałby się do software'u poprzez najróżniejsze zewnętrzne urządzenia, to jest to kwestia kilku godzin, żeby to wszystko zatrzymać. Ja nie wierzę w bezpieczeństwo spółek miejskich. Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa ministerialnego, to też może być różnie. Właśnie trwa bardzo duży atak od kwietnia na wszystkie ministerstwa, departamenty, bo dokładnie tak się mówi, w Stanach Zjednoczonych. To wszystko zostało zaatakowane sprzętowo. Tam został zhakowany sprzęt i to jest jeszcze gorsza opcja. To właśnie jeśli chodzi o kwestię sprzętu, hardware został zaatakowany i może być problem. Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa państwa Stanów Zjednoczonych. Taka ciekawostka, dopiero teraz dowiedzieliśmy się o tym, że ten atak trwa już od kwietnia. Dowiedzieliśmy się jakiś tydzień temu, że był bardzo duży atak właśnie
Wtedy, kiedy Google przestał sobie funkcjonować, nie mogliśmy otworzyć sobie Gmaila i wszelakich opcji, jeśli chodzi o kwestie usług Google'a, ale też Facebook miał problemy i to jest właśnie efekt tego, że większość firm pracuje właśnie na jednym oprogramowaniu, na jednym z firm, gdzie właśnie ich serwery, ich sprzęty zostały zaatakowane. Co innego byłoby, gdyby to było softowo zaatakowane. Zawsze większość informatycy wiedzą, jak ten kod jest skonstruowany, gdzie można poszukać błędu. To jest jak w DNA, jednak jeśli jest to zaatakowanie sprzętu, hardware'owo oprogramowanie jest zmienione, to nie wiemy dokładnie, w którym momencie, która maszyna, który serwer może stanąć i co może zamknąć, co może otworzyć, jakie zagrożenie może wystąpić, ponieważ to wszystko jest kierowane właśnie z zewnątrz. Okazuje się po raz kolejny, że no niestety Stany Zjednoczone to nie jest to, co widzimy w Hollywood. To jest już państwo, które zaczyna pełzać, to jest zbyt rozrośnięte państwo, za wiele do powiedzenia ma lobby, oczywiście korporacje i tak dalej. Kwestia cenzurowania prezydenta Stanów Zjednoczonych na Twitterze, wyłączania jego konferencji na wszelakich platformach w czasie, kiedy ta konferencja trwała, też wybory, które ukazały bardzo dużo oszustw i niestety żadne media z tego nurtu, powiedzmy sobie, ścisłego, czyli CNN i cała reszta Reuters, nie pokazały faktów, które były na przykład w Georgii ukazywane. Kwestia serwerów, Dominium i tak dalej. Ktoś, kto się interesuje wyborami w Stanach Zjednoczonych, jest w temacie i wie o tym, że nie wszystko jest tak, jak jest nam przedstawiane, a też cisza w polskich mediach zaskakuje mnie to troszeczkę. Staram się robić materiały i wrzucać oczywiście na zewnętrzne serwisy niepodlegające Google'owi, niepodlegające tutaj żadnym spółkom technologicznym, które są przeciwne Trumpowi, ale to, co się dzieje faktycznie w polskich mediach, powiem szczerze, cisza. Cisza i zaskakuje mnie to bardzo. Czy w waszym przypadku rok 2020 coś zmienił, zahamował? Dochodzicie do jakichś wniosków? Będziecie coś zmieniać w 2021 roku? Czy coś będzie tutaj nowego? Naprawdę wiele się zmieniło, jeśli chodzi o większość biznesów, ale też o pożycie rodzinne, ponieważ w większości przebywamy sobie teraz częściej, dłużej razem i to też musi być specyficznie dostrojone. To właśnie w tym czasie teraz okazuje się, która rodzina jak funkcjonuje, jak sobie radzą ludzie razem ze sobą, osoby bliskie razem ze sobą, kiedy prawie rok czasu niektórzy muszą ze sobą przebywać, funkcjonować, porozumiewać się, żyć i no i właśnie wtedy, teraz okazuje się, czy ta rodzina jest zdrowa, czy ta rodzina jest po prostu zmęczona sobą. Jeśli do tego dochodzą jeszcze zwierzęta, to może być różnie. A jeśli do tego wszystkiego jeszcze dochodzi pożycie w bloku, w ciasnym mieszkanku, to współczuję. Jednak uważam, że powinniśmy razem współgrać i nasza dojrzałość właśnie powinna polegać na tym, że jesteśmy wyrozumiali i tolerancyjni, jeśli chodzi o kwestie czasami niewygody, czasami przemęczenia. Zbyt często mijamy się gdzieś tam, zbyt często musimy walczyć o łazienki i tak dalej. Wiem, że takie sytuacje bywają. Dojrzałość, jeśli chodzi o kwestie pożycia rodzinnego, to jest bardzo istotne. Co u was? Pierwszy podcast, który w 2020 roku powstał. Zobaczymy, co będzie dalej, jak będziemy sobie tutaj dyskutować.
Przed chwilą przeczytałem z 19 grudnia tekst na portalu Konińskim o dworcu PKP, który miał powstać, który nie powstaje. Obarcza się tutaj oczywiście radnych opozycji. Jednak mnie wydaje się, że ten artykuł powstał po to, żeby się wykazać, że jesteśmy przydatni jako redaktor. Czy wpływ na to ma minister były, czy obecny, czy ktokolwiek z radnych opozycji? To nieprawda. Moim zdaniem wpływ na to, czy będzie dworzec, czy tego dworca nie będzie, mają statystyki, które są niestety coraz słabsze. Z Konina wyjeżdża bardzo dużo młodych osób, tudzież nie wracają po studiach i moim zdaniem robią dobrze. Konin, moim prywatnym zdaniem, to będzie miasto upadające, miasto, które nie będzie miało tutaj przyszłości, jeśli chodzi o kwestie rozwoju. Taka sypialnia emerytów zasłużonych i rencistów, osób, które już nigdzie nie pojadą, osób, które nie zaryzykowały i osób, które zrezygnowały mimo talentu, ponieważ nie miały tyle odwagi, żeby po dobrej szkole z dobrymi papierami wyjechać gdzieś do Warszawy i do Krakowa. I te osoby będą się wykazywały, czy w mediach, czy w najróżniejszych portalikach. Zobaczymy. Bywa ciekawie. Intelektualnie potencjał jest, tylko niestety do potencjału intelektualnego w XXI wieku potrzebna jest jeszcze wiedza techniczna rzeczywistości socjal-technicznej XXI wieku. Podstawa to umieć dostroić sprzęt, umieć dostroić kamerę, umieć dostroić mikrofon i mieć też możliwość realizacji tego wszystkiego poniżej kosztów takich, które są w Warszawie. No cóż, nie będziemy rozwijać tego tematu. Może w styczniu 2021 roku coś na wideo sklecimy. Dosłownie minutka, dwie, jeśli znajdzie się czas. Czekam właśnie na odpowiedź mailową z firmy zewnętrznej, bo w Koninie nie ma czego szukać. I jak znajdzie się czas w styczniu, to coś jeszcze, jakiś podkaścik może powstanie. Tymczasem pozdrowienia dla wszystkich i jeśli macie ochotę na Sylwestra wyjść sobie, to wychodźcie gdzieś przed klatkę. Przywitać kogoś, przywitać ten nowy rok. Nie podejrzewam, żeby ktoś tutaj stworzył jakieś problemy. Ale oczywiście pojedynczo, nie namawiam do łamania zasad i oczywiście wszelakich tutaj przepisów. Każdy jest na tyle inteligentny, że wie, co to jest konstytucja. O, właśnie po mnie chyba jadą. Znowu. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia. Tomek z tej strony. Wujek Tomek. Znowu się naćpali, no.